Akademię Piłkarską Stadionu Śląskiego wspiera firma Nice, producent automatyki do bram i rolet. Oddaj zdrowie w dobre ręce. Wielkie święto dla dzieciaków spod znaku zielonej eski u progu grudnia staje się pomału klubową tradycją Stadionu Śląskiego. Tym razem święty Mikołaj zawitał do Chorzowa nieco przed terminem. Zanim ruszył z prezentami odwiedzać najmłodszych w ich domach, zjawił się z niespodziankami w sali Starochorzowskiego Domu Kultury. Za każdym razem nie ukrywam, że jak się gdzieś zbliża listopad, to trochę nawet już od pewnego czasu czekam na ten telefon od zielonego świętego Mikołaja, żeby wpaść, poprowadzić imprezę. No bo ja to podkreślałem na deskach sceny, że tutaj naprawdę jest fajna energia i co jest super, widać, że z roku na rok coraz większe zainteresowanie jest wśród dzieciaków, tych dzieciaków jest coraz więcej. No i siłą rzeczy, coś co trwało przy pierwszych edycjach godzinę, w tej chwili to już 2,5 godziny, ale super, jak jest taka energia, niech tak jest. Inicjatywa bardzo fajna, bardzo fajnie dzieciaki się mogą pobawić, pointegrować ze sobą, pobyć, zobaczyć jaki to jest niesamowicie duży klub, gdzie tych dzieciaków jest naprawdę sporo. Jak się pojawi rocznik 2014, to prawie zabrakło miejsca do zabawy im, więc no naprawdę jest to fajna rzecz dla nich. Jestem co prawda krótko, bo dopiero trzeci miesiąc, natomiast no, czuję to, że tutaj każdy siebie wspiera nawzajem i że dobra jest atmosfera w drużynie i w klubie. Kilkuset maluchów bawiło się w pierwszą sobotę grudnia wyśmienicie. W planie śnieżnego przedpołudnia znalazły się wyjątkowe atrakcje dla przedstawicieli każdego z roczników. Dzieciom otuchy na wszelki wypadek dodali jeszcze ich trenerzy, którzy na wstępie sami podjęli się przygotowanego dla nich wyzwania. Emocji było tak dużo, że zdania co do tego, czy łatwiej zapanować nad najmłodszymi podczas piłkarskiego treningu, czy może w czasie mikołajkowej zabawy, były podzielone. Myślę, że jednak trening jest cięższy niż to, co tu było. Nie było tak źle, bo rodzice nam pomagali, a na treningu jednak jesteśmy sami z tymi 3- i 4-latkami. Myślę, że zapanować nad tym, co tutaj się dzieje, to jest nie do zrobienia, bo te dzieci mają tyle energii w sobie, to są takie fajne chłopaki i dziewczyny również, więc naprawdę zapanować nad tym to jest rzecz niemożliwa, ale też nie próbujemy, niech się dobrze bawią, niech mają fajne wspomnienia. Na co dzieciaki ze Stadionu Śląskiego reagują najlepiej? No zdecydowanie na świętego Mikołaja. To jest ten stały punkt programu, którego na pewno nie wolno zmieniać w kontekście spotkania ze świętym Mikołajem. Ale na przykład, co bardzo mi się podobało, że dość dynamicznie w tym roku udało się przeprowadzić całą grupę, trzymając się mocno i pilnując, żeby te dzieciaki pojawiały się rocznikami, to na pewno. To, że zabawy zostały też podzielone jakby na roczniki, a nie wszyscy, jednak trochę ta część techniczna też nam ogranicza możliwości, bo jest scena, jest fragment przed sceną, ale to w tym roku no, naprawdę wyglądało bardzo dobrze, no i wydaje mi się, że bez organizacyjnych wpadek, tak myślę. Mikołaj najwyraźniej był tego samego zdania, bo zjawił się w Chorzowie punktualnie i hojnie obdarował małych zielonych piłkarzy i piłkarki. Upominki czekały na każdego, bo w końcu każde dziecko przez cały rok swoją postawą starało się z całych sił i zasłużyło na ciepłe słowo i prezent od świętego z Laponii. To są naprawdę bardzo grzeczne dzieciaki. Pomyślę sobie, jak to inne 4-latki wyglądają. To naprawdę tutaj widać, że jednak są po tych etapach szkolenia i zachowują się bardzo dobrze, więc zdecydowanie było ich za co nagrodzić.